Dobrze, mam induktor. Będziemy najpierw testować 100 V, 200, dojdziemy do 500. Nie robiłbym dwukrotności albo trzykrotności, bo ta strona jest chyba. Niskonapięciowa to jest wysokonapięciowa, ale zaraz zobaczymy. Tak, zastanawiałem się, jak to zrobić. To zrobimy tak, że ja sobie to rozpinuję. Tylko sobie zrobię tak, że to będzie, to jest blue, to jest yellow, a to jest też black. Zostawimy B. By z czarnym. Może nie pokićkam tego. Ok, mamy jeden. Tu sobie damy szamy z induktora. Odpalamy sobie induktor. Damy sobie test. Zobaczymy, czy mamy elektrody dobrze podłączone. Czyli zrobimy sobie test urządzenia. Ok. I teraz sobie spróbujemy do obudowy. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. I ponownie test urządzenia. Ok. Czyli wiemy, że induktor działa, a nic się nie uszkodziło. Ok, wyłączamy, żeby nas nie kopło, bo mnie raz to kopło i nikomu nie polecam. I zaznaczam, że to nie jest instruktaż. Ja to robię dla kolegi, bezpłatnie. Może kiedyś na kawę zaprosi. Hehe. Zobaczymy. Zobaczymy. Teraz jeszcze sobie sprawdzimy kolejny przewodzik. Kopin nie chce puścić. A ja w rękawiczkach się tak średnio troszeczkę robi, powiem szczerze. Tym bardziej jak tutaj śmierdzi tymi jajcami z akumulatora, to jest takie trochę śmieszno, fajnie. Ok, kolejna próba. Jest ok, a widać, że pływa, bo przy 1000 V coś na pewno będzie latać. Test, czy nie uszkodził się induktor. Po dźwięku słychać, że już, że się coś robi. Włączymy. Pin prostujemy. No. Wygląda ok. Tak. Było tu. Było chyba tu. Zobaczymy do płyty. No, mogło być inaczej podłączone, ale dobra. Ale raczej było tu. Jeszcze później zobaczę przed uruchomieniem na nagraniu. Bo nie chciałbym uszkodzić urządzenia. Tego zawsze warto sobie napisać, bo można łatwo popełnić błąd, jak się śpieszy. A ja bym chciał to dzisiaj zrobić, powiem szczerze, żeby kolega miał UPS-a. Też chwileczkę to leżało na półeczce i czekało na swoją kolej. Z racji, że na przykład wczoraj miałem problem z zasilaniem na labo. Nazwijmy tutaj te pomieszczenie laboratorium, bo tutaj też się dzieje jak na laboratorium. Ok. Więc
chciałbym temat szybko i sprawnie zamknąć. Jest OK. Nie ma przebicia. Test urządzenia. OK. Urządzenie sprawne. Oj. Czyżby urwałem to? Tak, urwałem. Czyli będzie trzeba dociskać, jak będę wsadzał. No tak. Albo było skorodowane, albo coś. I przegwałciłem. Więc to będę musiał uważać, jak będę robił. Teraz jeszcze pozostaje tutaj uzwojenie sprawdzić. Pyk. Tysiąc volt na część DC i wygląda, że jest wszystko spoko. Ponowny test urządzenia. Jest OK. Czyli urządzenie jest sprawne, trafo jest sprawne. Czeka mnie troszeczkę mierzenia, czyli to możemy całkowicie wyłączyć. Zmierzymy sobie mocno zgrubnie, co tu się podziało, czy nie ma żadnej zwory od strony na przykład akumulatorów. Mamy w ohmach, podłączymy polaryzację tak jak powinno być. I rośnie, czyli nam się jakieś kondensatory ładują. Nie ma pełnej zwory, powinno być wszystko OK. Na pierwszy rzut oka nie widać żadnych uszkodzeń ani z jednej, ani z drugiej strony, więc biorę to wszystko na mycie, umyję to w benzynie i lecimy zaraz dalej. No i dobrze, lecimy dalej. Płyta jest umyta. To już poskładałem, też wszystko umyłem. Tu już sobie przygotowałem wszystko, jakby to miało wyglądać później. Czyli powiedzmy na gotowo, ale sobie powiedziałem, dobra, spróbujemy jeszcze pomierzyć coś, zanim to wsadzę, jak to się mówi, przysłowiowo do prądu. Nie będę to, jak to się mówi, pod 230 podłączać, tylko najpierw pod zasilacz laboratoryjny, ale zmierzymy sobie na przykład wszystkie elementy wykonawcze tutaj. I zobaczymy, czy jakieś zwory są. Tak dla pewności, bo nigdy nie wiadomo. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że wszystko jest OK, a może być nie OK. Głównie to patrzę pod względem, czy nie ma jakiejś zwory. Gdzieś tu jeszcze coś takiego jest, co by mogło wybuchnąć, nie za bardzo. Kondensatory nie sprawdzam, tranzystory nie sprawdzam, więc ujmijmy to tak, że to, co by miało się popsuć, to jeszcze ewentualnie jakieś diody na zwarcie. Głównie sprawdzam na zwarcie. Jeszcze bym musiał na przewodność sprawdzać, ale po prostu na szybciora, bo stawiam, że raczej wszystko jest OK, tylko jakaś dziwna sytuacja była z samym akumulatorem. Dobra, to co, składamy sobie to. I teraz tak, muszę sobie to poskładać tak jak było. Tego nie wkładam, bo to jest od strony AC. To mam tutaj zaznaczone. Potrzebuję to. Tutaj zrobiłem taki quick fix na urwanego pina, znaczy na blokady. No trudno. Tak to się zdarza, jak się naprawia stare sprzęty. Plastik już też nie najmłodszy, jak to się mówi. I tak, red był tu. Blue był tu. Tu podłączymy sobie zasilacz. O, szczela kabelek.
I tutaj sobie podłączymy panel przedni. Tutaj są prowadzenia, więc z tym prowadzeniem do przodu. Damy sobie tak. I co? Mamy teoretycznie, no dobra, damy jeszcze sobie wyjście komunikacyjne, żeby nie było. Choć w sumie bym wolał bez na razie, ale to nie rzutuje, jak to się mówi, na nic. Odpalimy sobie zasilacz, o ile jest, no właśnie, o ile jest w prądzie. Więc przygotowuję stanowisko i lecimy dalej. Zasilacz mamy przygotowany, no 12,4 V 200 mm. Powinno dać radę. Teraz tak, plus do plusa. Tak troszeczkę to poczarujemy, żeby się trzymało. Tylko widzę, że to nie za bardzo chce. Gdzieś tu miałem takie stare styki. Jak to się mówi, śmieci zawsze się przydają czasem. Czasem to są styki z programatora czasowego. No ale zawsze to może posłużyć do czegoś innego, jak to się mówi. Zrobimy tak, żeby to było w miarę bezpiecznie. Więc sobie zrobimy to tak. To sobie uwalimy, bo to jest zgrzane na gorąco, więc to za bardzo nie trzyma. I sobie to odwalimy, żeby aż tyle materiału nam nie wystawało. Teraz by się przydała trytka. No w sumie tu mam takie. Jest ten gratis, co się dostaje do nowych kabli i tym podobne. Zabezpieczymy sobie to w ten sposób, żeby nam to nigdzie nie uciekło w trakcie zasilania, żeby nie dotkliśmy niczego więcej niż powinniśmy. Żabulce. I tak. Co sobie ustawimy? W sumie nic. 200 to jest bezpieczne. I co? Patrzymy, co się będzie działo. 3, 2, 1. Nic się nie dzieje. Jeszcze raz. Spróbujemy sobie dać więcej futru, jak to się mówi. Damy mu 0,5 ampera. Skoro nie wybuchło od razu, to może da radę. Coś jest nie tak. Jeszcze raz. Zobaczmy, co pokazuje zasilacz. Chyba mu jeszcze brakuje. Damy mu 2 ampery. Tak już trochę grubiej. I sobie dam over current protection. Jeszcze trzeba by odpalić. Damy jeszcze troszeczkę więcej, ale nie, stój. Mnie zrzuciło. Ha. Pytanie, 2 ampery dużo, czy to jest mało? Na razie sobie to rozłączmy fizycznie. I zobaczmy, czy się coś tu podziało. Bym sobie zmierzył zasilanie na AC. Sobie wsadzimy do bolców. Tylko nie wiem, czy teraz mi się uda wsadzić, żeby zrobić pomiar. Coś tam pokazuje, więc
Spróbujemy jeszcze raz się wczepić. Damy sobie tak. Overcurrent sobie wyłączymy. Dobra, wyjdziemy sobie z tego. Mamy zasilanie. I mamy 172. 172 i mocno szarpiemy, więc stawiam, że musimy dać troszeczkę więcej, żeby nie szarpało. Działa, szarpie troszeczkę. Bateria pokazuje nam, że jest pełna. Mamy połowę zasilania, ale to jest normalne, bo tutaj potencjał jest troszeczkę podziwaczony z racji, że to jest pomiar, jakby to powiedzieć, nie ma tego punktu. Dobra, nie będę się kompromitował, dopiszę to albo powiem później, ale się rozchodzi o to, że w tym momencie nie jesteśmy mierzyć cały potencjał, bo mamy to w innym systemie pomiarowym. Choć może... Dobrze, chwilka później, sobie działa. Już wiem, czego mi brakowało True RMS, czyli po prostu nie umiemy zmierzyć pełne napięcie. Dobra. To sobie pochodziło jakiś czas. Zobaczmy, co tu się grzeje. I jak mocno się grzeje. Coś tutaj się grzeje do 60 stopni. I bym musiał wyczaić, co to jest. Stawiam, że ten rezystor tutaj. Może nie będzie widać, ale tu jest 60 stopni. Musicie patrzeć na skalę, co tam pokazuje. 60 stopni. A tutaj nic konkretnego więcej się nie dzieje. Tutaj się odbija światło. Czy te kondensatory też tak średnio wyglądają? 30. No ale to przez jakiś czas już działa. Tutaj gdzieś koło tego coś się jeszcze grzeje. No ale bez... Nie urywa dupę, jak to się mówi. Podłączymy zaraz jakieś obciążenie. Ale chyba podłączymy to normalnie pod zasilanie i zobaczymy, co się dzieje. No na razie chyba ten rezystor się tylko najbardziej grzeje. 70 stopni ma. Dobra. Podłączymy to zaraz normalnie i lecimy dalej. Bym zapomniał, jeszcze sobie zmierzymy drugą stronę płyty. I czy coś tutaj widać? Nic konkretnego. Tu jest coś ciepłe, tu jest coś ciepłe. Tam się coś mocno grzeje, ale tam jest po prostu ten rezystor, o którym mówiłem prędzej. Z tej strony jest 35 stopni, więc uznaję, że raczej jest wszystko ok. Może mało, że będą klocki, jak będziemy przyłączać z sieci energetycznej na akumulator. I wtedy się coś podzieje, ale to zobaczymy. Mam takiego samego akumulatorka, co tutaj umarł. Podłączymy i zobaczymy, co się będzie działo. Chwileczkę później lecimy dalej. Co tutaj mamy? Watomierz, żarówka, 40. Tu mam setkę przygotowaną. Mamy podłączone wyjście zasilania AC, czyli zasilimy to. Wtyczka jest z powrotem podłączona, bez akumulatora. I teraz tak, co się będzie działo, albo co się może stać?
Mogę wsadzić to do prądu i może zbić bezpiecznik, wybuchnąć coś albo coś innego. Jeżeli żarówka się oświeci, to znaczy, że gdzieś jakaś zwora jest albo coś podobnego i będą jaja. Więc co? Mam ubrane okulary ochronne i z góry mówię, że to nie jest instruktaż. Proszę nie naśladować. Okej, nic się nie stało. Włączę zasilanie. Nic się nie dzieje. Czyli bez akumulatora to nie wstanie. Mimo, że ciągniemy 0,1 W. Okej, rozłączymy dla bezpieczeństwa. Idę po akumulator i zobaczymy, co z tego będzie. Dobrze, mam akumulator. Podłączymy sobie go. Tylko to sobie rozwinę. Już tego nie będziemy potrzebować. Jeszcze bym wolał mieć tu jakieś zabezpieczenie, no ale miejmy nadzieję, że się nic nie podzieje. Dlatego powtarzam, to nie jest instruktaż, bo tu się może coś odwalić. Wsadzimy sobie najpierw czerwony. Okej. I zaraz sobie wsadzimy czarny. Tylko widzę, że będzie bieda z miejscem. Musimy sobie to inaczej ułożyć. Bo inaczej zrobimy. Wedle zasady najpierw ten gorszy kabelek se wsadzimy, czyli czarnucha. I wsadzimy sobie teraz czerwonego. Co się będzie działo? Uwaga, gotowi do startu, start. Nic się nie dzieje. Odpalimy na akumulatorze. Zasiliło się, pokazało zasilanie na mierniku, wszystko działa. Dobra, wyłączymy. Jest ok do tego momentu. I teraz wielki test. Wsadzimy do prądu. Troszkę się boję, powiem Wam szczerze, ale zobaczymy, co się będzie działo. Ok, wstało. Widzieliście, co się dzieje? Coś ostro działo. Coś jest nie tak. Coś jest grubo chyba nie tak, albo żarówka jest za duża i jest za duży spadek napięcia. Powiem szczerze, przestraszyłem się. Dobra, wyciągniemy z prądu. Zgasiło. Troszkę się boję, jakby nie było, bo w najgorszym wypadku zaś może wybuchnąć akumulator. Dlatego sobie damy. Dlatego używamy żarówkę zabezpieczającą. Dobra. I sobie damy jeszcze raz. I będziemy patrzeć, o ile będzie widać, ile jest watów bierze. 14, 20. 20 watów. Okej. I wszystko wygląda spoko. Nic się nie dzieje, czyli po prostu sobie migał z racji, że napięcie mu spadało. Ciepło mi się zrobiło. I teraz odpalimy. I mamy 217, bo leci z bypassu. I bierzemy około 20 W, czyli ładujemy akumulator. I jest nawet napisane, że lecimy w AC mode. Okej. Teraz wielkie pytanie, bo kolega, co troszeczkę się bardziej zna na elektronice, mówił, że najgorszy jest moment, jak teraz to wyciągniemy i ma przeskoczyć, a najlepiej jeszcze pod obciążeniem, więc popatrzmy, co się podzieje. Dobra, straszy mnie miernik. Jest ok. I zaś wsadzimy do środka. I tak kilka razy spróbujemy, bo jednak chcę sprawne urządzenie oddać. Czy będzie widać, co tu się dzieje? Tak spróbuję mieć, żeby było widać jak najwięcej rzeczy na raz.
Okej. Wygląda, że jest wszystko okej. Choć żarówka jest ciepła, bo tak miałem tutaj rękę i było czuć ciepło. No, wygląda na to, że UPS jest sprawny. Zaraz spróbujemy coś tutaj podłączyć pod wyjście. Na przykład też inną żarówkę i będziemy testować dalej. Jesteśmy gotowi do testu. Tam mamy wiertarkę ustawioną na około 60-70 W. Dałem jeszcze sobie analoga. Mamy około 13 V, żeby śledzić, jakie jest napięcie. Podamy sobie zasilanie. I od razu widać, że wskoczył wyżej, czyli takie 13,5 V coś robi na akumulatorze. Zasilimy i się od razu powinna wkrętarka załączyć. Okej. Żarówka jest za słaba, bo prąd. Widzicie, co się dzieje? Taki dość skrajny przypadek. I teraz chyba wstało, tylko że musiałem kopnąć wkrętarkę, bo wkrętarka ma to do siebie, że jest środkotrzymacz uszkodzony. Też sprzęt uratowany przed złomem. Ale tutaj mamy totalnie ekstremalny test, co się dzieje. Więc stawiam, że skoro to jeszcze nie wybuchło, jest ok. Więc mogę to raczej oddać koledze i powinno być dobrze. Jak widać, wszystko zależy od wiertarki, jak działać się jej chce albo nie chce. No ale obstawiam, że jest ok. Wyciągniemy po prostu z zasilania. Takie dość ekstremalne testy, ale daje radę. I spróbujemy jeszcze raz. Wiertarka nie wstaje. Output się zgadza. Zasilanie. Jak to się mówi? Nożne załączenie wiertarki. Nie jest to idealny test sprzętowy, ale nie będzie mi go szkoda, jak coś się tutaj będzie odwalało, a się odwala naprawdę dużo na raz. Dobra. Jeżeli się Wam podobało, możecie dać lajka, subskrypcję, bo będzie więcej takich nietypowych testów. Więc dziękuję serdecznie. Zapraszam ponownie.